Pieśń jest przejawem kultury, jest przejawem duchowego życia człowieka, osobowości, więc poznawanie tego jest na pewno dużo bogatsze i wartościowe, jeśli można poznawać razem. Przedmiot kameralistyka wokalna na Bydgoskiej Akademii Muzycznej to jest właściwie dziecko pani profesor Ewy Pobłockiej, która kilkanaście lat temu uznała, że brakuje tego w kształceniu pianistów i zaproponowała i przez kilka lat sama go prowadziła. Po tych kilku latach zacząłem prowadzić ten przedmiot z nią, a obecnie kontynuujemy to razem z Ewą Leszczyńską. Śpiewakom bardzo brakuje uważności na drugą osobę. W ogóle uważności też bardzo często na samą muzykę jako taką, ponieważ są szalenie skoncentrowani na sobie, na głosie, na technice. I rzadko kiedy wpadają na pomysł, że często to muzyka doprowadza do techniki, że to muzyka doprowadza do odpowiedzi na pytania, jak coś zrobić. Natomiast samym najważniejszym pytaniem, jakie należy sobie w tym momencie postawić, to jest po co śpiewam, po co chcę coś wyrażać, dlaczego jest mi potrzebny do tego drugi człowiek. Nigdy nie zapomnę z takiego inauguracyjnego jakby spotkania tego przedmiotu, słów profesor Pobłockiej, która powiedziała, że jej celem jest, żeby pianiści nie mogli spać po nocach, gdyż będą im się w głowie tłukły wersy Tettmayera czy też Rilkego. Ja myślę, że to jest ten aspekt, który nas niezwykle pociąga. To jest to uwrażliwienie na słowo, na intonację głosu, na intonację mowy, na to połączenie muzyki z treścią, które jest chyba jednym z czymś najbardziej fascynujących, co muzyka ma nam do zaoferowania. No tak też staramy się uczyć, tak prowadzić te zajęcia. Ja byłem wyjątkowo zadowolony teraz. Ja byłam wcześniej zachwycona, jak oni razem zagrali po aktorskich różnych Czyli może jednak tam wcześniej było lepiej. To było bardzo poruszające. Poprzez pieśń poznajemy również samych siebie i siebie wzajemnie. To jest niesamowicie głęboka, niekończąca się właściwie praca. I wejście w to na 100% uważam za coś najpiękniejszego, co istnieje.